STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Życie Jana Banasia to wprost wymarzony scenariusz do filmu. Oj, na jeden film to za mało chyba, żeby opowiedzieć życie pana Janka, ale na pewno jego historia jest bardzo inspirująca, żeby film oprzeć na kanwie jego losów. No i mam nadzieję, że się spodoba publiczności. Miałem okazję już rozmawiać z panem Jankiem. Wiem, że poznaliście się 2 lata temu, rozmawialiście. Czy te spotkanie, rozmowy były dla ciebie inspirujące? No to było dla mnie bardzo ważne, nasze spotkanie przed zdjęciami. Rozmawialiśmy przez kilka godzin. W trakcie tej rozmowy w końcu zapytałem pana Jana, czy to jest okej dla niego, że to ja właśnie ja będę odgrywał tą postać. I pan Janek wtedy mi powiedział, że przypominam mu jego idola z dzieciństwa, czyli George'a DeBesta, i wtedy odczułem ulgę i wiedziałem już, że wszystko jest na dobrej drodze. George'a Besta to pierwsze, ale i pan Jan, i wiele osób, z którymi rozmawiałem już w trakcie projekcji, wskazywało na bardzo duże podobieństwo twojej osoby do Jana Banasia właśnie z młodości. To bardzo mi miło. Pan Janek po prostu był bardzo przystojny, jak był młody. A powiedz mi jeszcze kwestie piłkarskie, dużo scen na boisku, czy nie sprawiało ci to problemów? No, na ekranie widać po filmie, można by było powiedzieć, że też urodziłeś się z piłką u nogi. No, jak każdy dzieciak pasjonowałem się piłką, odkąd tylko otworzyłem oczy, i zawsze to było moje wielkie marzenie, żeby w pracy zawodowej móc wcielić się w postać piłkarza. To marzenie, które nie udało mi się spełnić w młodości, mogłem spełnić chociaż w tym małym moim skromnym udziale w życiu zawodowym, i jestem z tego bardzo dumny. Nie chcemy jednak zawężać filmu tylko i wyłącznie do piłki nożnej, bo jest on zdecydowanie również o rywalizacji, o miłości, o takich trudnych stosunkach polsko-niemieckich, o trudach życia właśnie w tych szarych czasach. A czym dla ciebie był właśnie ten film? Dla mnie? No, jako że ja, decydując się na udział w filmie, konkretnie w tym filmie, zawsze poświęcam się tej pracy maksymalnie, jak tylko potrafię. Z każdym filmem staram się być lepszy w tym, co robię, staram się doskonalić swoją pracę zawodową, doskonalić swój warsztat. No i ten film, poświęciłem na ten film 3 lata swojego życia, i na pewno jest to dla mnie ważny film w mojej karierze, w mojej biografii. Oprócz tego, że spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa, też mogłem zbliżyć się tutaj z Zabrzem, z ludźmi, którzy tu mieszkają. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim mieszkańcom za okazane serce, za wspaniałą kuchnię, za ciepło i za te wszystkie rzeczy, które wydawałoby się, że powoli w nas wymierają. Pobyt tutaj uświadomił mi, że mieszkają tutaj wspaniali ludzie, prawdziwi, oddani swoim pasjom, swojemu życiu. No i aż chce się wracać do Zabrza. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.